W nowy rok z nowymi projektami. 19 grudnia w klasztorze Ojców Paulistów w Lwowie wspólną mszą świętą zakończył swą działalność katolicki program radiowy, który przez 30 lat nadawany był w języku polskim w każdą niedzielę na antenie lwowskiego Radia Niezależnist. Przed nami zmiana formatu i jak najprawdopodobniej tworzenie katolickich podcastów w języku polskim już w internecie, mówią w redakcji katolickiego lwowskiego radia. Mszę świętą intencji pracowników i wolontariuszy Radia Katolickiego poprowadził arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, który w swoim kazaniu zachęcił pracowników Radia, aby nie ustawali w służbie prawdzie za pośrednictwem środków masowego przekazu. Pierwsza rzymokatolicka audycja została wyemitowana na Radio Niezależnist na początku lat 90. Inicjatorem i pierwszym prezenterem tego projektu był wówczas kanclerz Kurii Lwowskiej, a później biskup pomocniczy najpierw archidiecezji lwowskiej, a następnie charkowsko-zaporowski ksiądz biskup Marian Buczek. W kolejnych latach opiekę nad programem przejęli wikariusze katedry lwowskiej, a od 2014 roku dyrektorem radia został ksiądz Mariusz Krawiec, który przybył do Lwowa na zaproszenie arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego w celu założenia na Ukrainie katolickiego wydawnictwa Ojców Paulistów.